Przed nami piękna polska złota jesień. Aleksandra Mikołajczyk, witam i zapraszam na prognozę pogody. W nocy będzie chłodno, a nad ranem w wielu miejscach spodziewamy się przygruntowych przymrozków. Jutro w ciągu dnia też najcieplej nie będzie, zwłaszcza że temperaturę odczuwalną może obniżyć silniejszy wiatr. Ale poza tym nic nie powinno nam dokuczać. Środa w całym kraju zapowiada się pogodnie, słonecznie, z dominacją bezchmurnego nieba. A co na termometrach? Na ogół od 10 do 14 stopni chłodniej na Przedgórzu Karpat, od 8 do 9 kresek. A co na Dolnym Śląsku? W nocy pogodnie, bez opadów, bez kołderki z chmur, więc będzie zimno. Na termometrach od 2 stopni w Kłodzku i Bieleniej Górze do 4 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek przywita nas słońcem, po południu również słonecznie, bez deszczu, ale będzie chłodno i wietrznie. Termometry pokażą od 12 stopni w Kłodzku do 14 we Wrocławiu, w Legnicy i w Jeleniej Górze. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Wiatr z kierunków wschodnich, umiarkowany, chwilami silniejszy do 50 km na godzinę, biometr korzystny i dobre warunki drogowe. To tyle o pogodzie. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.